czas na igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla Ciebie. Mistrzyni olimpijska, wicemistrzyni olimpijska, multimedalistka mistrzostw świata i mistrzostw Europy, specjalistka w biegu na 400 metrów. I ja tak się pokuszę o takie stwierdzenie, że trochę prekursorka naszej sztafety. Jak ona zaczynała, znaczy może nie jak zaczynała biegać, ale wtedy sztafeta po prostu pierwsze jej sukcesy kojarzę z moją gościnią, czyli z Justyną Święty Ersetik. Dzień dobry. Cześć Justyna, powiedz mi, czy też tak się czujesz trochę taką prekursorką tej sztafety? Nie wiem, jakby na pewno fajne było to, że ja byłam zawsze raczej oazą spokoju w tej sztafecie i naprawdę? Gdzieś starałam. Tak, ja mnie raczej jakby stres tam nie paraliżuje, okay. Wręcz motywuje. Jakby wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje podejście do zawodów, ale ja tam gdzieś zawsze też pilnowałam dziewczyny, żeby wyszły na zmiany i tak dalej, więc czekałam cierpliwie do swojej zmiany. Ale myślę generalnie, że na przestrzeni lat dzięki temu, że jeździłyśmy na wiele zgrupowań z dziewczynami i tak dalej, to te relacje gdzieś się też zażyły, a poza tym jak stawałyśmy na bieżni, nie musiałyśmy być przyjaciółkami, mm-hmm. ale wiedziałyśmy dokładnie, o co walczymy. Ale to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo ja mam wrażenie, że jak cię znam, to zawsze mi się wydawałaś żywiołowa taka, że totalnie nie oaza spokoju. Tak, nawet jak dzisiaj przyszłaś, to mówię, kurczę, no wulkan energii, a ty mówisz, że tutaj taki, nie wiem, mediator, czy taki trochę uspokajacz ekipy? Ja tak tutaj nie wiem, czy mogę, ale raczej wiadomo, że Iga też gdzieś tam bardziej się zawsze stresowała i tak dalej. I ona raczej jakby w ten sposób się gdzieś przygotowywała i trzeba było wiedzieć, co do niej powiedzieć przed biegiem, w jaki sposób. Co do niej mówiłaś? Tak. Zawsze trzeba było powiedzieć, Iguś, dasz radę, Iguś, jesteś wspaniała, że będzie dobrze. Jak zaczynała mówić, że ją coś tam boli. Czyli trzeba było poklepać trochę. Dokładnie. Ona tego potrzebowała. Ona tego potrzebowała i ja to rozumiem jak najbardziej, bo nie wszyscy są tak, że stają na bieżni i biegną, tylko każdy ma swoje podejście, ale ja już też gdzieś to zaakceptowałam i zawsze trener mówił, pilnuj dziewczynę, a ja mówię, a może w końcu ktoś mnie popilnuje. Wiesz, co ci powiem, że jak tak ciebie słucham, to mam wrażenie, że trochę widzę swoją łódkę, bo też czteroosobowa i też miałam wrażenie, że z jednej strony ja jestem wulkan, ale często musiałam powiedzieć, dobra, damy radę tak zmotywować. Z innej strony jest Maria, która tak uspokajała zawsze i dwie młodsze. I mam wrażenie, że właśnie kolejny przykład, że każdy z nas jest inny i przed startem potrzebuje czegoś innego. I ja też nieraz mówiłam, że a kto mnie poklepie po tych ramionach? Dokładnie, czasami by się tak przydało, nie? Jak jest taki gorszy, powiedzmy, dzień, to też mówię, kurczę, ktoś by też mnie mógł tak zmotywować, coś powiedzieć. A trener? Trener oczywiście jak najbardziej nas tam motywował, jakby przed każdym też biegiem dawał osobno każdej zawodniczce rady, co ma zrobić na zmianie, kogo ma i tak dalej. Także trener miał wszystko rozplanowane. Czyli wy miałyście takie odprawy, każda osobno z trenerem, że tak też powiem, pogadankę plus wszystkie razem. Tak, to dokładnie. Bardzo ciekawe, bo my zawsze w grupie, znaczy wiadomo czasem coś się powiedziało z trenerem, ale to myślę, że fajne, bo to takie indywidualne bardzo podejście. No myślę, że tak, no tutaj też chodzi o to, że my biegamy jakby każda ma swoją zmianę, każda biegnie sama i każda no jakby ma inne właśnie takie zadanie na ten cały bieg, bo wiadomo, pierwsza zmiana musi wykonać jakąś tam taktykę, żeby wyprowadzić sztafetę, na drugiej zmianie dziewczyna musi pobiec szybko pierwsze 200, żeby ustawić nas dobrze, więc każda jakoś i na ostatniej zazwyczaj ty. Tak, zazwyczaj tak było. Czy to jest najbardziej stresująca zmiana? Myślę, że każda zmiana jest stresująca. Okay. Jakby ja już przez całą tą swoją karierę sportową przerobiłam tak naprawdę wszystkie zmiany, ale chyba najbardziej się odnajdywałam na tej czwartej. Ja już po prostu jakoś się oswoiłam z tą zmianą, byłam przygotowana. Chociaż pamiętam, że jak w 2017 roku, kiedy tam wracałam po kontuzji, i wtedy trener powiedział, że biegam tą sztafetę jednak, co ja już jakby skreśliłam. Już myślałam, że po prostu po swoim występie indywidualnym jakby nie mam na to szans. Trener mówi, że biegam zmiany, wchodzę do finału, biegam ostatnią zmianę. To ja po prostu dostałam takiego paraliżu, ja zaczęłam płakać. I nawet Gosia powiedziała, Jezus Maria, ja w życiu cię takiej spanikowanej ale nie czyli widziałam. Ta ostatnia zmiana wiąże się z takim największym stresem trochę?
ja wtedy może bardziej byłam zestresowana tym, że jakby też nie byłam pewna swoich dyspozycji. Okej, okay. A on zaufał to... bardziej, on bardziej wierzył w ciebie, tak, niż ty, tak, sama. Tak samo dziewczynę, a pamiętam, że wtedy jakby to był nasz pierwszy medal imprezy takiej międzynarodowej, seniorskiej. I pamiętam, że jak stałam ostatnia i po prostu widziałam, że dziewczyny biegną na medalowej pozycji. I ja mówię, o, że szlak, nie wiem, czy dam radę po prostu. Ja ale byłam... przed samym przechwyceniem pałeczki, to miałaś takie myśli? Ja się tak cała trzęsłam. Ja mówię, Jezus Maria, byleby to utrzymać, byleby to utrzymać. Po prostu ja w życiu nie przeszłam chyba takiego stresu przed biegiem. Ale ta ostatnia zmiana jest najbardziej widowiskowa. Mam wrażenie, że często najbardziej pamięta się te ostatnie zawodniczki. Nie jest trochę tak? Myślę, że tak jest. Kajetan na igrzyskach w Tokio, no to przez pewien czas, gdzie wchodziłam na jakieś media społecznościowe, czy to po prostu czytałam sportowe artykuły, by Kajetano, tak, nie? Tak. To jest drużyna, ale z drugiej strony ta ostatnia zmiana, no to jest jednak ten finish, najważniejsze momenty. Dokładnie, właśnie to jest ta osoba, która wbiega z tą pałeczką na metę i no wiadomo, zazwyczaj nie zawsze są najmocniejsze jakby dziewczyny z drużyny na tej ostatniej zmianie, tak? Więc... Ja myślałam, że zazwyczaj te takie najbardziej ogniste, które waleczne, to idą na ostatnią, no bo tam jednak... Też na pewno. To zależy, myślę, od danego kraju, jaki trener ma też zawodniczki do dyspozycji, ale no tak się utarło, że najmocniejsze idą na koniec, więc no jakby ja też nie mam wyśrubowanej życiówki do 49,8 sekund, więc zawsze wiedziałam, że na tej zmianie będą torpedy, pomimo tego, że są za mną, ale wiedziałam, że będą mnie tak naciskały i zawsze było to takie troszeczkę stresujące, czy uda mi się dowieść tą sztafetę. A jak wasz trener tą sztafetę układał na zasadzie zmian? Czym się sugerował najbardziej? Że kto, gdzie, czy jest jakaś taka, nie wiem, złota rada, jeżeli chodzi o polską myśl szkoleniową, czy każdy po prostu inaczej? Jak to wygląda? Czy wy mówicie czasem, no trenerze, ja jednak chciałabym w drugiej? Też tak jest. Trener z nami jakby nie już w dniu startu, tylko wcześniej się nas pyta, jakby na której zmianie byśmy chciały biec, gdzie będziemy się czuły najlepiej, ale oczywiście to on podejmuje ostateczną decyzję. Powiedziałaś kiedyś, że na ostatniej, czy... Jakby ze mną chyba nie było takich rozmów. Bardziej ja kiedyś powiedziałam, że chcę biegać na pierwszej, ale wtedy akurat na hali, więc miałam taką też możliwość, bo trener nas po prostu jakby testował też przed igrzyskami, przed jakimiś ważniejszymi imprezami, żeby zobaczyć po prostu, jak która się sprawdza na danej zmianie. Więc jakby no ja się gdzieś tam sprawdzałam na tej czwartej, więc raczej... To jaka musi być pierwsza zmiana, druga, trzecia? Bo czwarta już wiemy, że to już to jest takie no bardzo ważne ogniwo, no bo jednak wyprowadza ten finish, nie? Na pewno na drugiej zmianie biega najszybsza, jakby ta, która naprawdę? Ma największy zapas szybkościowy, bo to tak naprawdę od niej zależy. Pierwsze 200 metrów musi ruszyć mocno i być czujna, żeby ustawić sztafetę do 200 metra na jak najwyższej pozycji, bo wtedy my zmieniamy bliżej bandy i nie nadrabiamy po prostu dystansu gdzieś. Pierwsza ta, która ma najlepszy start z bloków? Myślę, że niekoniecznie, bo tutaj mogę to powiedzieć. Gosia zazwyczaj jakby ruszała tą sztafetę, a no ze startem z bloku to... Ona się nie obrazi. No więc właśnie, więc miała takie problemy jak i ja, ale gdzieś no się sprawdzała na tej pierwszej zmianie. Po prostu biegała swoje, a czasami jeszcze potrafiła dołożyć do tego coś, więc ona też jakby... Ona się tam odnajdywała, dla niej ta zmiana była okej. Okay. No, a stresujące jest to samo przekazanie pałeczki, bo mam wrażenie, że nawet jak w tym roku oglądałam Mistrzostwa Świata w naszej sztafecie, przed naszą sztafetą ten upadek Niemców, z tego co pamiętam, tak? Ona tam przeskoczyła, Patrycja Wyciszkiewicz, co mówię, Boże, jak ona to zrobiła? Chyba to jest taki stresujący moment, bardziej niż samo bieganie. Czy nie? Raczej nie. No, jakby w takich sztafetach się zazwyczaj bardzo rzadko to zdarza, więc akurat tutaj Patrycja miała to szczęście w nieszczęściu, że trafiła na taką sytuację, ale to się zdarza bardzo jakby sporadycznie. Dobiegając do mety, to ty już po prostu myślisz tylko i wyłącznie o tym, żeby wyciągnąć tą rękę, bo ja nieraz jak gdzieś właśnie biegałam na trzeciej zmianie, drugiej, to ja nie byłam do tego przyzwyczajona. Ja wbiegałam i ewentualnie unosiłam ręce w geście zwycięstwa, czy bardziej w ten sposób, a jak po prostu raz biegłam chyba trzecią zmianę,
no już nie pamiętam, nie mało istotne, to po prostu ja byłam tak zmęczona, że ja nie miałam siły wyciągnąć tej pałeczki. Ja mówię, Chryste, Panie, nie wybiegaj, już ja wie, czekaj i wyrwij mi po prostu tą pałeczkę. A, że koleżanka, która rusza, której tak, przekazujesz. Tak, no głównie koleżance, która czeka na tą pałeczkę, to jej jest zadanie, żeby wziąć ją i tak dalej, no bo ma to już tą... jesteś zmęczona tak, po prostu. Tak, ma tą świadomość, że po prostu wiedzieć. Ty już lecisz na oparach. A dużo poświęcacie na trening przekazania tych pałeczek, czy raczej to jest spontan? Nie. Raczej jakby przed docelową imprezą gdzieś tam, czy przed treningiem w ramach rozgrzewki, czy po treningu robimy parę rytmów i na tym się jakby kończy. I inne kraje też tak do tego podchodzą, że to raczej taka formalność, skupiamy się na bieganiu, myślę, a to przekazanie że to... jeśli chodzi o 4400, to raczej tak. No dobrze, to już tak mi wytłumaczyłaś tą sztafetę mniej więcej, o co chodzi, ale wrócimy jeszcze do tego, bo w ogóle miałam się zapytać na początku, co u ciebie, no bo ten sezon nie był oczywiście dla ciebie pozytywny, kontuzja pokrzyżowała twoje plany. Jak teraz się czujesz i co u ciebie, Justyno? No myślę, że teraz już jakby... Nie powiem, że jest idealnie, że jest super, ale na pewno jest jakby lepiej. A może być w sporcie idealnie? No, to jest właśnie. Zawsze coś boli, nie? Dokładnie, ale tam boleć może, ale byle by się dało zrobić trening i była możliwość, żeby biegać. No jakby myślę, że dla mnie był to chyba najtrudniejszy moment w karierze, mogę tutaj śmiało jakby powiedzieć, bo zeszły sezon też gdzieś się już borykałam z kontuzją i wiele mnie tamten kosztował, a po prostu tutaj była powtórka z rozrywki, gdzie jakby też się troszeczkę poddałam i to tutaj muszę powiedzieć, jakby też się tego nie wstydzę, gdzieś cały mental i tak dalej, po prostu gdzieś zamknęłam się w sobie i nie miałam siły już o to walczyć, jakby już chciałam po prostu zakończyć ten sezon, może odpocząć i tak dalej, chociaż z drugiej strony no też mi było trochę tego szkoda, bo kurczę, tyle miesięcy. Widziałam twoje filmiki, jak byłyście na zgrupowaniach, te siłownia i tak dalej. Mówię, Boże, jaka ona jest żyła. No, naprawdę. A tutaj tak czar prysł, jak to... Nie wiem, ja i tak uważam, że przez tą całą swoją karierę miałam dużo szczęścia, dużo zdrowia, bo jakby te kontuzje gdzieś mnie omijały zawsze. Jak coś się działo, to raczej tam nic takiego poważnego. No a w tym roku... Ale tak poczułaś w tym ciele, że nie, jednak nie mogę przegiąć po prostu tej granicy, czy jak to wyglądało? Jak się zorientowałaś, że może być już tak źle, że będziesz musiała po prostu powiedzieć, słuchajcie, odpuszczam. No nie była to dla mnie łatwa decyzja i też długo się zastanawiałam, właśnie długo czekałam z tą wiadomością, żeby przekazać jej ją kibicom tak naprawdę. Jakby to było dla mnie też dziwne, że podczas przygotowań wszystko szło pięknie, idealnie, nic mnie nie bolało, a pojechałam na swój drugi, trzeci start, miałam tam takie wyjazdy i coś po prostu przed biegiem mnie zaczęło boleć i był to znowu Achilles i po prostu nawet nie wiem skąd ten ból się jakby tak nagle wziął, bo zazwyczaj są jakieś tam oznaki, coś, a tutaj nic i już biegłam te pierwsze zawody ukończyłam z bólem, już czułam, że to jest po prostu nie to, to jest odciążanie nogi, a jadąc właśnie z tych jednych zawodów od razu na drugie, to już po prostu no, nie byłam w stanie biegać, ja ciągle zastanawiałam się nad tym, czy zaraz zerwę to tego Achillesa całkowicie. Czyli nie myślałaś już na tym, że tak powiem, co robisz, tylko jakie mogą być konsekwencje tego i twoje myśli były gdzieś indziej, że tak powiem. Dokładnie, bo ja przez to samo przechodziłam rok wstecz i ja wiedziałam dokładnie, jakby przechodziłam całą rehabilitację, faszerowałam się jakimiś tabletkami, żeby gdzieś uśmierzyć ten ból, dostawałam jakieś zastrzyki i tak dalej, ale jakby ja w tym roku chyba nie byłam gotowa, żeby to znowu przechodzić. Okay. Ja myślę, że po prostu przyszedł czas w mojej karierze na to, żeby odpocząć, zobaczyć. Czyli może... podjęłaś trochę wcześniej tą decyzję na zasadzie, że nie próbujesz tych takich doraźnych, drastycznych środków, bo wiesz, że skoro to powróciło, to może się tak zdarzyć i mówisz, okej, odpuszczam na tej zasadzie. Tak było, jakby ja od razu się poddałam. Ja zadzwoniłam do trenera po zawodach i powiedziałam, że nie chcę, że ja rezygnuję z tego sezonu, że już nie mam siły o to walczyć i tak dalej. Że i co trener? Trener już mnie też zna i on mówi, uspokój się, bo ja po prostu podejmuję też bardzo szybko decyzję. Mówi, uspokój, zrób sobie... To jak Gośka kończysz karierę co 2 tygodnie. Aż tak to nie, ale zdarza się.
Więc on jakby dał mi czas takiego dla mnie, żebym odpoczęła. Zadzwonił za jakiś czas. Ja powiedziałam, że już swoje decyzje jakby nie zmienię, że dla mnie też to jest trudno, ale w tym momencie nie sprawia mi to frajdy. Ja mówię, ja nie chcę znowu spędzać całego jakby dnia na rehabilitacji, na tych ćwiczeniach. Ja mówię, nie mając znowu tej gwarancji, że będzie okej. Okay. Ja już jakby psychicznie po prostu się poddałam. Nie miałam woli walki, gdzie też to jakby nie jest w moim stylu, bo ja zawsze walczyłam tak, do... Tak, stąd cię kojarzymy. Dokładnie, do ostatniego momentu. Tak samo było na igrzyskach w Tokio. I jak się z tym czułaś w ogóle? Fatalnie. No właśnie, na igrzyskach w Tokio też przecież jechałaś z kontuzją. Tak. Zastanawialiśmy się, czy wystartujesz. Tak. I to też było takie wow, bo później to, co zrobiłyście, o tym też porozmawiamy, to było coś fenomenalnego. Ale no właśnie, jak się czułaś z tym, nawet powiem, takim kliknięciem opublikuj, że rezygnuję, prawda? No bo pierwsza wiadomość poszła od ciebie. Mhm. Jakby też mnie to zmotywowało, że gdzieś media i tak dalej zaczęły dzwonić, wypytywać się wszyscy, kiedy wrócisz na bieżnię, jak tam. I po prostu ja nie miałam siły już odpowiadać wszystkim, że i nie co, wiem. I co, wyłączyłaś telefon, czy co? Jakby tak, totalnie nie odbierałam. Naprawdę? Jakby telefonów od nikogo. Jakby ja się totalnie odcięłam od wszystkiego. Mówię, że nie mam na to siły. Jakby na zawody też nie chciałam jeździć. W czyli ogóle nie chciałaś nawet patrzeć na tą bieżnię, że tak powiem. Ja miałaś jej dosyć, chciało ci się, że tak powiem, wymiotować, jak myślałaś o tym. Przesyt, mam wrażenie, tego wszystkiego i no był to dla mnie trudny czas, nie ukrywam, może tutaj nawet pierwszy raz o tym mówię, ale ja po prostu siedziałam w domu, wstawałam rano z płaczem, cały dzień pojawiło się właśnie, analizowałam, co mogę zrobić, czy to jest na pewno słuszna decyzja, gdzieś wracałam do tych biegów i ciągle płakałam i więc to dla mnie... Ale to tak, powiedz mi, było, że na zasadzie, że z jednej strony chcesz rezygnować, a z drugiej strony sobie myślisz, że może mogłabym jednak te ćwiczenia, rehabilitacji i te zastrzyki? Ale to było w takim minimalnym stopniu. Okay, raczej już bardziej byłaś... Tak, ja bardziej na nie po prostu, tylko że też mnie to jakby, to się pojawiła ta decyzja też tak z dnia na dzień i mnie to przerażało, że co ja teraz ze sobą zrobię. A mąż? Co powiedział ci mąż w takich chwilach? Mąż jakby powiedział, że to jest moja decyzja, on jakby jak najbardziej wszystko uszanuje, ale też był było widać, że był za tym, żebym sobie po prostu odpoczęła, że jakby on też... kibice widzą część tego tak naprawdę, jak wygląda nasze życie, ile mamy wyrzeczeń, poświęceń, a on jest ze mną codziennie i wie, ile to mnie wszystko kosztowało. A jak ci się odpoczywało, kiedy przez większą część swojego życia nie odpoczywasz, bo masz zgrupowania i tak dalej i nagle masz czas na odpoczynek? Jak ty się z tym czułaś, z tym nadmiarem czasu? No bo jednak było go to sporo. Tak, no na początku jakby... Wiadomo, byłam myślami ciągle, co tutaj zrobić i tak dalej. I później jakby starałam się też znaleźć sobie zajęcie, żeby po prostu, bo sama po sobie zauważyłam, że jak nic nie robię, siedzę, to po prostu ciągle myślę o tym i sama się nakręcam i tak dalej. A w momencie, kiedy jakby postanowiłam sobie, że to jest na pewno koniec sezonu, zaczęłam po prostu, próbowałam wykorzystać ten wolny czas na to, na co wcześniej nie miałam po prostu czasu. Nie chciałam go... I co to było? Ja podróżowałam sobie to tu, to tam. Miałam czas chociażby, żeby do Gosi właśnie na spokojnie pojechać, spotkać się ze znajomymi, z rodziną. No właśnie, bo wy jesteście przyjaciółkami i ta sztafeta, ta bieżnia was połączyła. No, oj tak, zdecydowanie. W sumie w 2010 roku, więc już 13 lat jakby się znamy, przebywamy non-toper ze sobą i myślę, że to jest też fajne. I to jest fajne, że ten sport tak wiele nam potrafi też dać. Czyli największą, że tak powiem, zaletę tego kryzysu, no tak powiem, bo tak to też ty nazwałaś, widzisz w tym, że miałaś czas na te relacje, których wcześniej nie było, że tak, tak powiem. Tak, tak. Czas dla siebie, na wyjście chociażby na ogródek, na śniadania, na dworze, nie wiem, nawet gdzieś tam powycinanie jakichś drzewek. No takie totalnie przyziemne sprawy. Mogłam się sprawdzić bardziej w roli gosposi domowej. A powiedz, fajnie. No właśnie, no to jaka jest gosposia domowa Justyna? Uczę się tego wszystkiego. Oczywiście mąż powiedział, że już nigdzie mnie nie puści na żadne zgrupowanie, że już będę siedziała w domu, bo on wracał z pracy. Gotowałaś mu? Tak, miał obiadek, wszystko poukładane, wszystko miał pod nosem, ale...
fajnie też było zaznać takiego normalnego życia. Ale nie brakowało ci tej drugiej strony podczas tego normalnego życia? Czy nie miałaś tak, o super, gotuję, no ale ile się ten obiad gotuje? Nie wiem, godzinę, półtorej, może krócej, nie wiem, kto jaką ma wprawę, ja nie mam. A później mówisz, jejku, no ale tak naprawdę, no byłabym w cosie, miałabym pod nos i poszłabym pobiegać. Szczerze? Nie. Okay. Nie brakowało mi tego totalnie. I jakby teraz może minęły 3 miesiące, ponad 3 miesiące i tak powoli zaczynam się coś ruszać. I wsiadłam na rower i jakby ja nigdy nie lubiłam jeździć na rowerze. Ja po prostu dla mnie to jest trauma straszna, ale wsiadłam na ten rower i było fajnie usiąść i się tak zmęczyć. I jakby czuję, że to może jest dobra jakaś oznaka i że może treningi teraz znowu na nowo będą sprawiały mi ogromną frajdę. A masz wrażenie, że to bardziej kontuzja, czy takie trochę wypalenie tej właśnie radości z tego sportu? No bo no to się zdarza, no przez tyle lat jesteśmy sfokusowani na jednym, na wyniku po prostu, no. Jakby myślę, że po prostu ta kontuzja, to, że zaczął mnie ten Achilles boleć, to była tylko po prostu taka wisienka na torcie tego wszystkiego, bo jakby ja już się męczyłam od dłuższego bardzo czasu i jakby po raz pierwszy też szukałam jakiejś pomocy psychologa i tak dalej, bo ja sama sobie nie potrafiłam już z tym poradzić, gdzie zawsze uważałam, że jestem twardą sztuką, że nic mnie nie tyka, a jednak przyszedł moment słabości. I to nie tylko ty tak myślałaś, bo mam wrażenie, że wszyscy kibice i inni sportowcy również, w tym ja, wracamy po przerwie. Moją gościnią jest Justyna Święty-Ersetyk i zachęcamy do słuchania nas po przerwie. Dzień dobry, Agnieszka Kobus-Zawojska. Po przerwie, druga część audycji Czas na Igrzyska, a moją gościnią nadal jest, nie wybiegła, Justyna Święty-Ersetyk. Dokładnie. Pomyliłam się w pierwszej części, przepraszam, więc drodzy kibice, wy też się nie mylcie, ale Justyna, nie obrażasz się? Nie, absolutnie nie. Zdarza się to często? Bardzo często. Jakby Ersetyk to jest jeszcze i tak jakby najmniejsza możliwość, jak ludzie przekręcają moje nazwisko. A jaka największa? Chyba Erektyk usłyszałam, więc to już po prostu mnie tak rozbawiło. No, ja powiem ci, jakim cudem. No tak, powiem ci, że rzeczywiście, no, to zrobiłam błąd, ale jednak wybaczalny. To mały pikuś, no. Więc Justyna nadal jest moją tutaj gościnią. Rozmawiałyśmy o tym ciężkim twoim sezonie. Mimo, że na wesoło zaczęłyśmy drugą część, to chciałabym ciebie zapytać o ważny aspekt, bo powiedziałaś, że skorzystałaś z porady psychologa. Wcześniej nie korzystałaś? Jakby próbowałam, raz podjęłam współpracę, ale gdzieś ona mi totalnie nie leżała. Jestem ważną spokoju, daję sobie tak radę. Później też współpracowałam, ale jakby ja nie czułam tego. Mhm. Jakby raz miałam też problem i po prostu nie otrzymałam jakby jakiejś pomocy takiej, jakiej bym oczekiwała. Czuć więc, z tą drugą osobą, no więc, że to jest flow, tak jak z koleżankami na bieżni. Dokładnie myślę, że tak jest, więc ja tak byłam po prostu jakoś może nie negatywnie nastawiona, ale nie czułam jakby sensu, potrzeby chodzenia do takiej osoby. Ale właśnie podczas jednego z ostatnich zgrupowań sama poszłam do pani psycholog, bo tutaj mogę powiedzieć, i jakby po prostu tego potrzebowałam, nawet żeby się komuś wypłakać, wygadać, powiedzieć, że mam takie i takie problemy. I jakby szczerze to, że się komuś mogłam tak wygadać i wiedziałam, że to jest osoba zaufana, która też nie puści tego jakby w eter, bo taki powinien być psycholog. I z zewnątrz chyba, bo ile można mówić trenerowi, przyjaciółce, nie? Jakby właśnie, to też nie jest to samo, bo potrzebowałam takiej osoby, która jakby też ja nie uznaję, jak niektórzy mówią, jesteś zwycięzcą, dasz radę, jakby no... Tego jest za wiele teraz, teraz wszyscy są mentorami. Tak, więc jakby to totalnie do mnie nie przemawia i od razu to powiedziałam też na wstępie, ale ta osoba, z którą podjęłam tą współpracę, bardzo mi odpowiada, jakby czuję się... A możesz pochwalić imieniem i nazwiskiem, czy raczej nie jest chcesz? Jest to psycholog tak naprawdę nasza kadrowa, Gosia Szewczyk, więc dużo osób do niej chodzi i ja też skorzystałam i nie żałuję, bo jestem z nią w stałym kontakcie i uważam, że to, co ona jakby zdziałała w ostatnich miesiącach, mega dużo mi pomogło. A podczas tego kryzysu właśnie twojego z tą kontuzją i z tym, że powiedziałaś sobie dość, że tak powiem, to też była z tobą, że tak powiem, w kontakcie stałym? Tak, tak. I ona mi gdzieś też pomogła podjąć między innymi tą decyzję. Też powiedziała, że już jestem jakby
może nie na szczycie, ale... No nie, od... no Justyna. Umówmy się, masz wszystko. No, tak po sportowemu, czego ci brakuje? Wiesz, no zawsze każdy sportowiec ma jeszcze jakieś tam ambicje, a można by było jeszcze tego. Z jednej strony więc... tak, ale z drugiej strony no... No jakby mam to, masz co... Masz igrzysk. Tak, mam to, o czym marzyłam. Tak. Ale jakby też stawiałam sobie dalsze gdzieś granice, które chciałabym przesuwać, próbować. No myślę, że też o to czyli w tym... co jest twoim marzeniem? Jakby nie wiem, tak. Chociażby się teraz sprawdzać w biegu indywidualnym, okay. Gdzieś się poprawić, bo wiem, że... Był moment 2 lata temu, że byłam w stanie to zrobić, bo, czy rok temu, przepraszam, bo na treningach było rewelacyjnie, nigdy tak nie było. Oczywiście przypętała się kontuzja, no i czar prys i jakby ja tutaj gdzieś też nie jestem do końca spełniona. Czyli trochę żałujesz, że nie możesz teraz tak pobiegać jak Natalia Kaczmarek na tych Mistrzostwach Świata indywidualnie. No, Natalia to już akurat wskoczyła też na, no, na rewelacyjny tak, poziom tak. I gdzieś na pewno nam też uciekła i to bardzo, bardzo, ale chciałabym po prostu wrócić nawet do takich moich starych biegów i nawet niech to będzie, nie wiem, chociażbym nawet pobiegła 51 sekund, ale ja w tym momencie chcę czerpać jakby z tego radość. Okay. Chcę na nowo dobiegać do mety i pomimo tego zmęczenia cieszyć się z tego, co robię, bo ostatnio tak nie było. A czemu myślisz, nie było? Ze względu na tą kontuzję, czy po prostu to już przesyt materiału? Gdzieś myślę, że miałam ten przesyt taki jakby po tych igrzyskach, no to było w ogóle jakby... Było bum! Więc właśnie... Więc przyszedł taki moment, gdzie jakby ciężko mi się było zmotywować. Z jednej strony chciałam dalej, chciałam jakby to gdzieś też ten medal dał mi takiego kopa, ale jakby z drugiej strony podchodziłam do tego też tak, że ja po prostu zrobiłam to, o czym marzyłam większość swojego życia. A gdzieś potem właśnie, czy chodziłam na treningi, jakby na treningach okej, tam robiłam, jak to z dziewczynami, czy z Gosią, kupa śmiechu i tak dalej, ale jakby wykonywało się te treningi rzetelnie i tak dalej, ale przychodziły zawody i ja stawałam i no okej, biegniemy. Okej, okay, czyli nie było tej iskry, jakby nie było, tak nie powiedzieć. Było takiej... Tak jak, przepraszam, jak nasi piłkarze w meczu z Albanią trochę. No może i tak, nie? Właśnie nie było czegoś takiego... Chociaż ty myślę, że pewnego poziomu nigdy nie... No, ja jestem taką zawodniczką, że jak staję, to pomimo tego trener, jak czasami mówił, żebym pobiegła na przykład, żeby tylko wygrać albo coś, że też nie wszystkie zawody biegnie się na maksa i tak dalej, to ja po prostu nie, ja tak nie potrafię. A może ja to było i... dla powodem też tej kontuzji, że czasem no, trzeba wygrać, ale nie trzeba tak śrubować. Wiesz o co mi chodzi, że no nie trzeba pokazywać światu tych czasów, tylko czasem po prostu trzeba treningowo podejść. Może i tak, ale ja właśnie jestem takim typem, że ja po prostu... Albo wszystko, albo nic. Dokładnie. I to nie jest do końca dobre, niestety. A powiedz, czy myślałaś o zakończeniu kariery podczas tego roku? Jak mówisz, że był taki ciężki, czy raczej nie chciałaś tych myśli mieć w głowie? Myślałam o tym. Zaraz jak to wszystko się zaczęło dziać, to myślałam o tym, że może to już po prostu jest taki znak, taki moment, gdzie no, powinnam już zrezygnować, ale z drugiej strony dawałam sobie ten czas po prostu. Chciałam sobie odpocząć od tego sportu i tak dalej. Nie chciałam aż tak poważnej decyzji podejmować, bo to, że odpuściłam Mistrzostwa Świata, jakby z mojej strony nic się nie dzieje no, nie takiego wielkiego. Nie tylko ty odpuściłaś, no, 4 dziewczyny odpuściły. No, dokładnie. A gdzieś chciałam sobie dać czas na taką decyzję ostateczną i ja po prostu chcę w tym momencie spróbować. Nie wiem, czy mi się to uda i tak dalej, ale na pewno będę się starała. Chcę, żeby wróciła taka dawna Justyna, wesoła, zadowolona, ciesząca się z takich nawet małych rzeczy, bo tego mi gdzieś brakowało przez ostatni moment. A nie masz wrażenia, bo mnie taka refleksja naszła, że my często zawodnicy zapominamy, jak już jesteśmy w tej kadrze, no przychodzą te sukcesy, no wy byście bardzo, że tak powiem, cykliczne, każdy na was liczył, no byście marką i nagle po prostu się tak do tego przyzwyczajasz, że nie doceniasz tego, że wow, ja mam strój z orzełkiem na piersi, wychodzę na bieżnię. Ja myślę, że tak jest, jak najbardziej. I dostałyśmy też takiego kopa w tyłek, myślę, w Eugene. Rok temu podczas Mistrzostw Świata, gdzie zawsze wchodziłyśmy, no może zawsze, tam od 2017 roku wchodziłyśmy bez problemu do finału. Walczyłyśmy w tym finale o pozycje medalowe, a tam nie udało nam się przejść eliminacji. Tak. I gdzie też wydawało mi się, że to jest po prostu tylko taka formalność z naszej strony. I myślę, że to nam też dało dużo do myślenia, że to był taki kopniak, że no hej, halo, to nie wszystko jest tak, że dostajesz to jakby od razu, że najwidoczniej był to czas, w którym też z dziewczynami jakby powinnyśmy też spojrzeć na to wszystko z innej strony i cieszyć się z tego, co mamy.
No macie bardzo wiele, bo zdobyłyście na igrzyskach w Tokio 2 medale. My mówimy o jednym, ale wy zdobyłyście 2. Czyli nie uspokójmy tutaj wszystkich, nie kończysz i w przyszłym sezonie chcesz wyjść na bieżnię. Dokładnie, umalowana, kończę. Uczesana, uśmiechnięta. Z wysuszonymi ząbkami, jak to zawsze mówię. Ale tak, taki jest mój cel. I pomimo tego, co ostatnio gdzieś naczytałam się w internecie, chociaż też ja tego nigdy nie robiłam na mój temat, że stałam się... Nie. Raczej ja to po prostu miałam wszystko w nosie. Jakby są ludzie, którzy... To mądrze. Jakby będą zadowoleni i którym jakby przez całe życie się nie dogodzi. Zawsze się do czegoś doczepią. Tym razem też tak było. No jakby ja tego nie rozumiem, komentarzy w moją stronę, że jakby wypięłam się na to bieganie, że nie oglądam Mistrzostw Świata. Jakby skąd ten człowiek ma pojęcie, co ja robię w domu, w czasie prywatnym. Jakby i to, że korzystałam z tego czasu wolnego, zwiedzałam, podróżowałam, to nie jakby... Nie rozumiem tego, dlaczego ludzie są po prostu tak zawistni. Ale i... nie oglądasz na zasadzie, że ktoś zobaczył twoje zdjęcia z Bali, dobrze mówię, na Bali tak, byliście, tak. I powiedział, o, ona sobie robi, nie wiem, zdjęcia w pięknej sukience zamiast wspierać, o bardzo, to chodziło, bardzo tak? Bardzo dużo było takich komentarzy. Naprawdę? Tak, tak. I że jakby miałam też te wyniki ostatnio gorsze, ale nie uważam, że one były słabe, może gorsze, tak bym to określiła. Ona się już nie skończyła, bo na przykład byłam na mistrzostwach trzecia, a nie pierwsza. Ale na szczęście mistrzynią olimpijską jesteś na całe życie. No, ale widzisz, no taka jest po prostu mentalność i dla mnie to jest zaskakujące, jak ludzie potrafią być po prostu tak wredni. Byłaś tyle lat na, jakby, tak. Nazwijmy to, na topie, przewoziłaś medale, było wszystko okej, a w momencie, kiedy masz kontuzję, to po prostu cała ta fala gdzieś się na tobie wylewa. Ale teraz zaczęłaś czytać tą falę właśnie, kiedy miałaś więcej tego czasu, bo wcześniej mówisz, że się tym nie interesowałaś, a czemu w ogóle... Zaczęłaś patrzeć na te komentarze. Ja myślę, że po prostu ja podupadłam mentalnie i to bardzo jakby... I dlatego chyba zaczęłam to gdzieś czytać, przeglądać. Jakby nawet no, słyszałam o sobie takie opinie, że, no, że ja już po prostu nie biegam, że nawet pomimo tego, że jeżdżę na obozy, to bardziej, żeby gdzieś pobierać stypendium, udawać i tak dalej. No co dla mnie było bardzo przykre, bo jakby my jesteśmy tylko ludźmi. I co wtedy w ogóle, jak czytałaś takie komentarze? Czy bardziej taka byłaś, nie wiem, zdenerwowana, wkurzona? Czy tak mówisz, Boże? No. Jakby wiesz co, zawsze właśnie tak jak mówiłam, że nie obchodziło mnie to, no piszą sobie to, piszą tak. Jakby okej, okay. Ale w momencie, kiedy pojawił się ten kryzys, to jakby no ja po prostu już mam wrażenie, że wszystkiego się doszukiwałam, jakby takiego drugiego też dna tego tak. Wszystkiego. Więc wtedy byłam też tak na maksa na tym sfokusowana, no ale też musiałam nad tym popracować i jakby... Już się tym też staram nie przejmować i to, że ktoś ma do mnie pretensje, że pojechałam na urlop, no, nie, no jakby to w ogóle. Sorry, ale ja się nie zamknę w czterech ścianach i nie będę się nad sobą użalała, płakała, i bo mam kontuzję. No. Ale oglądałaś te Mistrzostwa Świata, czy nie? Już co, jakby na tyle, ile gdzieś tam mogłam, bo ja akurat wtedy byłam na wakacjach i była też zmiana czasu, więc jakby co udało się, to gdzieś tam mąż nawet bardziej to puszczał niż ja, ale też na pewno nie byłam tak sfokusowana jak zawsze, bo gdzieś nawet zawsze jak byłam na tych mistrzostwach, to śledziłam ciągle te wyniki i tak dalej, a tutaj raczej tak pobieżnie. Ale sama mówiłaś jeszcze w pierwszej części, że po prostu potrzebowałaś tego resetu. Tak, ja potrzebowałam. Ja też uważam, że czasem warto od tego się odciąć i po prostu nie patrzeć nawet na to, nie? No bo no domyślam się, że jak widzisz dziewczyny startujące, no to wtedy ci jest przykro, a ty będąc w kryzysie, no fajnie jakbyś jednak no. Nie robiło się no. jeszcze gorzej niż... Tak, a powiedz, czy chcesz dalej współpracować z tą panią psycholog, tak, czy raczej oczywiście. Uważasz, że to już jest... Nie, jak najbardziej. Ja jestem w stałym kontakcie i chcę nadal współpracować, na pewno nawet do igrzysk, bo już mamy jakiś tam... plan na mnie i tak dalej. Gdzieś też podjęłam pracę jakby z psychiatrą i tak dalej, więc wszystko jakby, no ile można to powiedzieć, mam pod kontrolą chwilowo. Jakby. Ale czyli brałaś leki w tym roku? To był tak, taki stan? Tak, to był dla mnie właśnie taki stan, w którym jakby nie przypuszczałam, że znajdę się w takim stanie. O może tak, dla mnie wszystko było to zawsze taką... Ojeju, no, głos aż drży. Rozumiem cię. Zawsze myślałam, że jakby to mnie nie spotka. Raczej byłam pogodną osobą, która się cieszyła po prostu na każdym kroku z tego, co ma. No a w tym roku jakoś wszystko się pozmieniało i no, była to dla mnie, myślę, dla mojego męża nowa sytuacja i bardzo trudna sytuacja. A właśnie, a
I jak mąż sobie dał z tym radę? Myślę, że on też od początku jakby nie wiedział, co tak dokładnie się dzieje, bo ja raczej też jestem osobą właśnie skrytą, jakby zawsze gdzieś tłumię to wszystko w środku. Mhm. A z perspektywy czasu myślę, że to był gdzieś błąd, bo jakbym ciągle nad tymi rzeczami pracowała, to nie byłoby później takiego wybuchu. Nie wiem, teraz tak uważam po prostu. Czyli mówisz o tym, że jak opowiadałaś o tym, że wcześniej nie korzystałaś z tej pomocy psychologa, bo było tak dobrze, to teraz z perspektywy czasu uważasz, że to był błąd troszeczkę? Tak, okay. To uważam, że jakby trzeba było nawet profilaktycznie, po prostu chodzić. Ja nie mówię tutaj, że co tydzień, codziennie, tak. Ale od czasu do czasu myślę, że dla każdej osoby jakby taka rozmowa jest bardzo wskazana i wiele pomaga. Wiesz, jakie ja miałam wrażenie, że nawet świadomość tego, że jest taka, bo u nas nie było zawsze psychologa na zgrupowaniu, ale że świadomość, że jest ta osoba, ja nawet nie muszę do niej iść podczas całego zgrupowania, mnie niezwykle mi pomagała, bo wiedziałam, że jak coś się dzieje, to jestem zaopiekowana. Tak. Więc ja miałam coś takiego. Ale no Justyna, zadam te pytanie, czy ty po prostu miałaś depresję w tym roku, czy jak to wygląda? Myślę, że tak. Okej, czyli... To ja mam nadzieję, że najgorsze za tobą, no ale mamy wiele przykładów w polskim sporcie, gdzie da się po prostu z tego wyjść, a to jest zwykła choroba. Trochę sobie napłakałyśmy się, ale no to wróćmy teraz do łez, ale wzruszenia. Igrzyska w Tokio. Złoto czy srebro? Który medal dla ciebie jest cenniejszy? Ojej, nie wiem. Już niejednokrotnie słyszałam to pytanie, ale jakby dla Gosia mnie... Gosia też na nie u mnie odpowiadała. No, a wiesz jak? Nie wiesz? Kurczę, już nie pamiętam. Oglądałam tą rozmowę. Nawet jakby nie wiem, bo dla mnie to srebro było czymś, na co pracowałyśmy tak naprawdę z dziewczynami wiele, wiele lat. I jakby teoretycznie to była formalność, bo z każdej imprezy przywoziłyśmy medale, ale wiadomo, na igrzyskach to wszyscy są uzbrojeni, i walczą. Faworyci często zawodzą. Dokładnie, więc to była dla nas też taka... A wiadomo, czasami jest tak, że im bardziej się chce, tym nic z tego nie wychodzi. I tak też jakby... słyszałam taką teorię, że nie można za bardzo chcieć. Tak, ja tak uważam. I ja z tego założenia wychodzę, że jak się za bardzo chce, to potem się wszystko... psuje. Okay. Więc jakby no, ten srebrny medal był czymś takim długo, długo wyczekiwanym medalem i tak dalej. No a to złoto znowu było tak niespodziewane, że... No nie, ja pamiętam, jak siedziałam jeszcze z Aśką Fiodorow i ona wstała i mówi, nie, Kajetan, nie! I ja mówię, nie, wszyscy po prostu nie wierzyli w to. Tak. I nie ukrywam, że usłyszałam takie opinie, że wykorzystaliście szansę. Ja myślę, jak to uważasz? Ja myślę, że tak, że po prostu jakby też... I wszyscy trochę was tak zlekceważyli może delikatnie? Myślę, że tak. I myślę, że też nas zlekceważyli dlatego, bo jakby chłopaki u nas byli po prostu w gorszej dyspozycji gdzieś w pierwszej części sezonu. Ale jak już byliśmy na obozie, to oni zaczęli biegać coraz szybciej. Nikt tego nie wiedział. Dokładnie. A my już wiedzieliśmy, że jest szansa na powalczenie. Być może nie wtedy od razu na pozycję medalową, ale że jest duża szansa, że uda nam się powalczyć i być może coś z tego uda się jakby ugrać. Ale to, co udało nam się ugrać, to jest naprawdę czymś wspaniałym. A powiedz, ciężej się wbiegasz w sztafecie damskiej czy w tej mieszanej? Szczerze, to są dla mnie inne wyzwania. Dogadać się z facetami czy z babami? Z kobietami, przepraszam, jak ja mówię. Sama ostatnio tutaj zwróciłam uwagę koledze, że baby można mieć w nosie, a to powiedziałam, nie, z kobietami. Teraz myślę, że i tak jakby jest to już gdzieś tam unormowane, że na tej zmianie biegają sami mężczyźni, później kobiety, mężczyźni i tak dalej, a kiedyś była totalna dowolność. Więc ja pierwszy raz jak biegałam tą sztafetę, ja byłam na zmianie sama, po prostu sama i wokół mnie sami mężczyźni. Więc ja po prostu byłam tak przerażona, bo jakby to są zupełnie inne prędkości. I pamiętam, że my wtedy na tych mistrzostwach prowadziliśmy chyba nawet i ja dostałam pałeczkę i ja kończyłam tą sztafetę. To chyba duży stres, jak mówisz, Boże, te harpagany mnie gonią. Ale wiesz, jak to wyglądało, zresztą o tym było dużo jakichś tam memów i tak dalej, filmików. Przebiegłam 100 metrów, biegłam na drugą prostą i chyba
Ameryki? Już nie pamiętam, mniejsza o to, po prostu przejechał mnie jak chciał, zrobił ze mną jak chciał. Za chwilę drugi facet, trzeci, mówię, Jezus Maria. To chyba musi być ciężkie, bo no, ty nawet jak biegniesz mega szybko, to oni cię wyprzedzają i nie wiesz gdzie. To są zupełnie inne prędkości, więc jakby ja nawet, trenerzy się też śmieją, że był taki moment, że ja próbowałam zaatakować nawet tego faceta, ale, no, ale nic z tego ale nie prędkością, było. Nie inaczej. Tylko i wyłącznie prędkością. Więc ja mówię, że to są jakby czyli totalnie inne wyzwania. To dobry krok jest, że bo teraz macie zmiany teraz określone. Jakby, nie wiem, jakby mi się chyba bardziej podobała tamta forma gdzieś. Tam było tak trochę tak, dla kibiców tak, ciekawie, tak, nie? Tak, no tu patrzysz, nagle sztafeta jest na prowadzeniu, za chwilę to się totalnie wszystko zmienia, mm-hmm. za chwilę znowu i jakby... Nie wiesz, jak to czytać jako taki tak, kibic tak, że to tak kanapowy. Naprawdę do samego końca może się wszystko zdarzyć, jak ktoś jest takim bardziej laikiem, no tak, i tak dalej, no bo dalej, nagle nie? ten facet cię wyprzedza, jesteś z tyłu, ale ty oddajesz później koledze, a tu dziewczyna i na no odwrót, i nie? Nic nie wiadomo jakby, a dla mnie wtedy, jak biegałam w tym 2019 roku tą zmianę, to dla mnie było to takie wyzwanie, żeby pobiec po raz pierwszy właśnie na takiej zmianie z samymi mężczyznami. Ja czułam po prostu takiego kopa i dla mnie to było jak najbardziej fajne. A powiedz, no jest w tym medali w Tokio było 7 w waszej sztafecie. Wiadomo, że 4 osoby biegną w finale. Jak to wygląda? Czy jest różnica, jeżeli chodzi o otrzymywanie medalu, jeżeli jesteś w tej finałowej czwórce, a w tej siódemce, chodzi mi o odczucia zawodnika. Jak to jest, jak trener mówi, nie, słuchaj, ty nie biegniesz w finale, ty w eliminacjach, no bo jest to trochę strategia, mhm. no. Na przykład, nie wiem, Anka Kiełbasińska nie biegła w finale, tam ludzie mówili, że powinna, nie powinna, ale to z tym się nie dyskutuje, macie medal, trenera decyzja. I jak to jest tak z perspektywy zawodnika? Jakby my też wiemy, jakie są możliwości, mhm. jakby, no wiadomo, że te, jakby, które biegały indywidualnie, no to raczej gdzieś mają zagwarantowane to miejsce okay. w tym finale i tak dalej. I właśnie ta osoba, która dalej zajdzie jakby w tych rundach indywidualnie, to trzeba, my staramy się ją zawsze oszczędzać gdzieś na bieg finałowy, bo to jest jakby torpeda w sztafecie. Nasz as. Tak, no dokładnie. I dzięki niej możemy dużo jakby ugrać. Wiadomo, że to są zawsze trudne decyzje, zawsze jest płacz, bo każdy czyli by jest, chciał biegać. Czyli jest, po tym jak trener mówi, że ty nie biegniesz w finale, to czasami jest wyrzut no, emocji. Jakby, no też czasami jakby ta osoba, która biegnie w eliminacjach, ma tą świadomość, że biegnie pomóc w eliminacjach i że już nie wystartuje w sztafecie, okay. więc jakby jest tego świadoma. No ale to też nie są łatwe jakby sytuacje. Każdy chce biegać w tym finale, jakby wiadomo. Dla mnie przykre jest to, chociaż teraz już się gdzieś to może powoli zmienia, że na podium wychodzą 4 osoby. Czyli uważasz, że powinna wyjść 7? Tak, cała. A nie, że później 3 dostaje, no bo tak było w Tokio, no, z tego i co pamiętam. Ja uważam, że to jest bardzo słabe, to jest krzywdzące. 21 osób na podium. No ale no jakby byłoby wiesz, wesoło. No, ale jakby wiesz, no te osoby, które biegają w eliminacjach, na przykład w kontekście tej sztafety mieszanej, to nie oznaczało, czy żeby Gosia, czy Iga były gorsze. One były mhm. na naszym poziomie, tylko po prostu no tak się umówiliśmy, tak jakby to było wiadome od samego początku. A to nie jest trochę taka strategia też, jeżeli chodzi o sponsorów, nagrody finansowe i tak dalej? Żeby więcej osób, taki trener, no, mhm. patrząc tymi jego, że tak powiem, stroną, no to mhm. no, im więcej osób, im większa liczba osób ma to sfinansowanie, centralne szkolenie, to ja na przyszły sezon mam więcej wyboru. To też tak na pewno działa, więc jeśli jest taka możliwość, ten poziom między nami nie ma jakiejś przepaści, to on stara się, że właśnie w eliminacjach dać tamtym dziewczynom też szansę, żeby miały jakieś po prostu zaplecze. Czyli jak nie ma przepaści, to jak najwięcej osób wykorzystujemy. Tak, taka jest strategia. Tak, i to jest też fajne pod tym kątem, że jakby ta druga część odpoczywa i możemy mocniej powalczyć w finale mhm. i walczyć o te najwyższe miejsca, a nie gdzieś te końcowe. A nie ma czegoś takiego czasem strachu, że okej, słabsze są w tych eliminacjach, a jak tak łatwo nie pójdzie, jak to było na przykład na mistrzostwach w Stanach? Jakby, no wiesz, zawsze jest ten taki... Ryzyko. To ryzyko zawsze jest. Jakby też my jak dostajemy dzień wcześniej, jakby pojawiają się listy, to też wiemy już z kim biegamy i jakby wiemy, że może być ten finał bardziej jakby taki lightowy, chociaż te eliminacje zawsze są trudne, bo tam się mhm. różne rzeczy mogą wydarzyć. I ojej, teraz się i mamy minutę do końca. No.
No nie wierzę, no to trudno. Zamotałaś się, przyjdziesz jeszcze raz. My mamy minutę do końca. Ja muszę ci zadać 3 pytania, ale jestem zła. Ten czas za szybko leci. O połowę rzeczy się nie spytałam. A ty jeszcze się zapytam, kogoś ciekawego spotkałaś w Tokio? Bo na przykład Tomek Majewski mówił, że widział Messiego. O kurczę. Ale wy dużo gwiazd widzicie w sumie. Wiesz co, no jakby my tam miałyśmy tyle roboty na tych igrzyskach wtedy, bo już sztafeta mieszana i jakby gdzieś potem biegi indywidualne, tam się tyle działo, że jakby... Czyli nawet jakby Ronaldo przeszedł, to Justyna by mówi, dobra, ja mam klapki na oczy, nie, biegamy. No, aż tak to nie, myślę, że taka osoba od razu by mi się rzuciła w oczy. Dobra, to słuchaj, gdybym nie była sportowcem, to... Nie wiem, ale myślę, że mimo wszystko siedziałabym gdzieś przy sporcie. Najlepsze sportowe wspomnienie? Tokio. Moje życiowe motto. Nigdy się nie poddawaj albo nigdy nie przestawaj marzyć. Czyli coś... drodzy kibice, słuchacze, nigdy się nie poddajemy. Justyna wraca w 2024 roku na bieżnię. Dziękuję tak ci, jest. Że odwiedziłaś nas i powodzenia. No, kolejnych złotych medali. Dziękuję bardzo i mam nadzieję do usłyszenia.